Bardzo ważnym zagadnieniem w naszym życiu jest komunikacja. Nieustannie rozmawiamy z ludźmi i komunikujemy. I często jest tak, że w tej naszej komunikacji słyszymy wyrażenia na przykład obwiniające. Nie martwisz się o mnie, nie zależy ci na mnie. Albo oskarżające, widać, że nie rozumiesz Pisma Świętego, pewnie nie kochasz Pana Boga, albo szantażujące, na przykład, gdybyś mnie kochał, to byś to zrobił dla mnie, albo wręcz zastraszające, beze mnie sobie nie poradzisz, albo jeśli się nie zmienisz, to pożałujesz. Albo wręcz stosujemy, albo jesteśmy osobami, które słyszą uogólnienia, na przykład wszyscy się zgodzili, a Ty nie chcesz. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii, w 16 rozdziale świętego Łukasza, Ewangelisty, mówi wprost do uczniów o różnych zagadnieniach. My pochylamy się nad pewnym fragmentem, ale całość dotyczy między innymi o stosunku do pieniądza, o wierności. Mówi Pan Jezus o jednoznaczności. I te komunikaty, te nauki idą wprost do uczniów. Natomiast Jezus nam mówi o tym, że Pismo Święte nam mówi o tym, że przysłuchują się tym wypowiedziom Pana Jezusa faryzeusze. I co oni robią? Pismo Święte mówi, że drwią. Co to znaczy, że ktoś drwi? To znaczy, że z tego, co mówisz, robi się karykatura. Albo ktoś wyszydza to, co ja mówię. Albo czyni to farsę, wręcz robi z tego cyrk. I co robi Pan Jezus? Zwraca się wprost do faryzeuszy. Mówi, to wy, faryzeusze, udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. Nie ogólnie faryzeusze, tylko ci, którzy stali i drwili. Pan Jezus uczy nas komunikacji wprost. I to jest ewangeliczne. Mówi o tym, że zwracamy się tylko do osób, z którymi rozmawiamy. Nie mówimy w ogólności. Ale to, zobaczcie, to czujemy, że to wymaga odwagi, wytrzymania krytyki, wylewu różnych emocji. Dobra komunikacja wymaga zdefiniowania siebie. Uświadomienia sobie swojego stanowiska, przemyślenia za i przeciw, podjęcia decyzji i zakomunikowania jej drugiej osobie. Wymaga to pracy. Pan Jezus uczy nas komunikacji wprost, która jest ewangeliczna, ważna do tego, żeby budować dobre relacje. Święty Vincente Pallotti to jest mistrz komunikacji, mistrz dobrych relacji, mistrz znajomości siebie i drugiego człowieka, z którym podejmuje dialog. Uczmy się od niego i prośmy o jego wstawiennictwo. Święty Vincente Pallotti, módl się za nami.